12.11 na naszych zegarach. Jaśmina Nowak, witam i zapraszam na dzisiejszy Kurier w Samopołudnie. Audycję realizuje Filip Kwiatkowski, a my już teraz mamy połączenie z naszym pierwszym gościem, pan Damian Radka, redaktor Defense 24, który specjalizuje się w broni pancernej pochodzącej ze Stanów Zjednoczonych. Dzień dobry. Dzień dobry, pani redaktor, witam państwa. Za tydzień Ministerstwo Obrony Narodowej podpisze umowę na zakup 96 śmigłowców Apache właśnie produkowanych przez Amerykanów. Proszę powiedzieć, jak oceniana przez ekspertów rynku właśnie wojskowego jest ten zakup? Sporo tutaj pojawia się kontrowersji o tym, że to jest ogromny wydatek, który obciąży nasz budżet. Co pan o tym myśli? Znaczy, przede wszystkim trzeba pogodzić się z tym, że każdy typ nowoczesnego uzbrojenia jest bardzo drogi. Im bardziej jest zaawansowane dane uzbrojenie, im lepsze jest, tym no, niestety jest też droższe. Natomiast sam zakup tak naprawdę to nie jest największy wydatek. Zawsze największym wydatkiem są koszty związane z eksploatacją sprzętu, które są oczywiście rozłożone na kilka dekad. Poza tym tutaj też trzeba pamiętać o tym, że tak jak wczoraj zostały podpisane umowy offsetowe, to te umowy offsetowe może, jeżeli chodzi o ich wartość obecnie, one nie wydają się zbyt imponujące, natomiast tak naprawdę ich większa wartość jest właśnie w tym obniżeniu kosztów eksploatacyjnych, bo dotyczą one, te umowy między innymi, właśnie obsługi w Polsce, serwisowania tych śmigłowców, w szczególności ich silników. Tutaj to jest umowa offsetowa z firmą General Electric. I co jest bardzo istotne, umowa offsetowa z tą firmą dotyczy nie tylko serwisowania silników stosowanych w śmigłowcach uderzeniowych AH-64, ale tak naprawdę dużo szerszej rodziny silników, które stosowane są w innych maszynach. Są to na przykład śmigłowce rodziny UH-60 Black Hawk, są to śmigłowce AW-149, AW-101, wszystkie te typy kupowane dla Wojska Polskiego. Ale też co istotne, utworzenie takiego centrum serwisowego w Polsce oznacza też być może, bo oczywiście jeszcze pewności mieć nie możemy, na to jest za wcześnie, ale jest to pewien potencjał do serwisowania nie tylko śmigłowców Wojska Polskiego, ale także śmigłowców US Army, czy też innych państw sojuszniczych NATO w Europie, które też wykorzystują śmigłowce napędzane rodziną silników T-700 i CT-7. Czy wiadomo, kiedy te śmigłowce już trafią do Polski? Pierwsze sztuki mają bodajże trafić w 2028, przy czym mówimy tutaj o śmigłowcach już w wersji AH-64E i śmigłowcach kupionych dla Wojska Polskiego, czyli już śmigłowcach, które będą własnością Wojska Polskiego. Natomiast wcześniej trafi bodajże około 8 maszyn wyleasingowanych od Armii Stanów Zjednoczonych, które będą tutaj służyły w Polsce do szkolenia zarówno pilotów, jak i obsług naziemnych, które pozwolą wypracować, nauczyć się taktyki wykorzystania tych śmigłowców, ich obsługi, przygotowania całej infrastruktury. To jest na podobnej zasadzie, jak kupiliśmy czołgi Abrams ze Stanów Zjednoczonych, też na początku 28 czołgów zostało nam wypożyczonych przez Armię Stanów Zjednoczonych. Te czołgi nadal są w Polsce i są wykorzystywane do szkolenia, a już mamy dwa pierwsze bataliony naszych własnych czołgów i czekamy na dostawy 4 kolejnych batalionów. Także na podobnej zasadzie będzie to działało ze śmigłowcami i to jest bardzo dobry model, który się sprawdza i który pozwoli na takie płynne i bardzo sprawne wdrożenie tych śmigłowców do służby w Wojsku Polskim. Te śmigłowce amerykańskie są uznawane za jedne z najlepszych, no, takich śmigłowców uderzeniowych na świecie, ale też jedne z najdroższych. No i tutaj pytanie, czy faktycznie aż taki sprzęt Polska potrzebuje w momencie modernizacji armii? Trochę pytam o to, bo część ekspertów rynku wojskowego wskazywała, że Ukraina na przykład no, dostawała bardzo drogi sprzęt ze Stanów Zjednoczonych, ale zderzała się z tą masą nawet sprzętu sowieckiego, który pojawił się na terytorium Ukrainy i że i tak nawet na stary czołg sowiecki trzeba było służyć na przykład rakietę zakupioną czy rakietę o wartości $1 000 000 i że często ta jednak, no nawet ten nowoczesny sprzęt jednak w zderzeniu z tą masą przegrywa. Co pan o tym myśli?
Nie, no to nie jest prawda. No, jeżeli taki pocisk zniszczy taki nawet stary czołg, no to jest zniszczony stary czołg. Czy ogólnie czołg, no bo trzeba pamiętać o jednej rzeczy. Czy to lepiej mieć stary czołg niż brak tego czołgu, lepiej mieć stary karabin niż brak tego karabinu. Więc tak czy owak zniszczenie tego typu sprzętu jest nadal z korzyścią. Natomiast no, trzeba pamiętać o kilku kwestiach. No, nie możemy porównać Ukrainy, która tak naprawdę nie ma wypracowanego i zbudowanego systemu logistycznego do tego sprzętu, bo nie miała kiedy go zbudować. Dostali sprzęt i tak naprawdę ta cała logistyka opiera się na improwizacji. Tak samo ze szkoleniem. To nie jest tak, że ci żołnierze, no niestety, taka jest prawda i trzeba to otwarcie mówić, to nie jest tak, że ci ukraińscy żołnierze są dobrze przeszkoleni na ten sprzęt. Oni są przeszkoleni tak, żeby go umieć używać, ale to jeszcze nie oznacza, że oni są dobrze przeszkoleni. Dobre przeszkolenie, nie wiem, czy to załóg czołgów, czy śmigłowców, czy samolotów, to tak naprawdę nie są miesiące, to są lata nie tylko nauczenia się obsługi tego sprzętu, ale zgrywania się pod oddziałów, umiejętnego wykorzystania taktyki. To jest duże wyzwanie i Ukraińcy no, mają po prostu na to czasu. No, dostają ten sprzęt i wykorzystują go najlepiej, jak potrafią, co nie oznacza, że wykorzystują go dobrze. Tak samo jest z wykorzystaniem śmigłowców uderzeniowych. Ja znam te argumenty, które często są podnoszone, że rosyjskie śmigłowce na Ukrainie się nie sprawdziły. No, nie sprawdziły się, ale to wynika z kilku przyczyn. Po pierwsze, z błędnej taktyki wykorzystania tych maszyn. Po drugie, tutaj też dochodzą kwestie techniczne. Rosyjski śmigłowiec, żeby nawet użyć uzbrojenia precyzyjnego, kierowanego, z racji tego, jak to uzbrojenie jest naprowadzane, tutaj może to niewiele powie widzom, ale na przykład przeciwpancerne pociski kierowane, które Rosjanie stosują, one zazwyczaj są naprowadzane albo w wiązce laserowej, albo radiokomendowo. To oznacza, że załoga tego śmigłowca, z którego wystrzeliwany jest ten pocisk, cały czas musi widzieć cel i cały czas musi utrzymywać krzyż celowniczy na tym celu. To oczywiście oznacza, że taki śmigłowiec jest narażony na ostrzał przeciwnika. Natomiast śmigłowce, tak jak AH-64, są dużo nowocześniejsze i przede wszystkim załoga tego śmigłowca nawet nie musi widzieć celu, żeby go ostrzelać, bo w wypadku amerykańskich pocisków, czy to na przykład Hellfire, czy JAGM, zależnie od wersji tego pocisku, albo jest on naprowadzany na odbitą wiązkę laserową, czyli tak naprawdę śmigłowiec nie musi widzieć tego celu. Ten cel może być oświetlany wiązką laserową przez drona, przez jakichś żołnierzy na ziemi ukrytych, albo może być ten pocisk naprowadzany przez radar śmigłowca i wtedy śmigłowiec wystawia tylko ponad na przykład linię drzew radar i może za pomocą tego radaru naprowadzać pociski. Czyli śmigłowiec jest może działać skrycie, jest dużo bezpieczniejszy, bo może latać nisko, powoli, wykorzystując przeszkody terenowe jako osłonę. Także tutaj dużo zależy od taktyki. Natomiast jeżeli chodzi jeszcze o pytanie, czy te śmigłowce są nam potrzebne. Ja osobiście wychodzę z takiego założenia, że jak najbardziej są nam potrzebne. Tylko też one będą inaczej wykorzystywane niż nadal używane w Wojsku Polskim śmigłowce Mi-24. To znaczy, to nie będą maszyny tylko i wyłącznie wsparcia ogniowego wojsk lądowych, ale przede wszystkim one muszą być stosowane tak, jak stosuje armia amerykańska, czyli jako wysoce mobilne odwody przeciwpancerne, które działają za własnych linii, czyli nie powinny mieć styczności z obroną przeciwlotniczą przeciwnika, tylko zatrzymywać na przykład zagony pancerne przeciwnika, niszcząc ileś tam sztuk maszyn, powstrzymując ich natarcie i dając czas pod oddziałom lądowym, żeby mogły przemieścić na przykład czołgi, BWP, piechotę w odpowiednie miejsce i żeby mogły zacząć działania obronne. Spoglądamy oczywiście na stan polskiego wojska, na sprzęt kupowany między innymi ze Stanów Zjednoczonych. A co wiemy na temat Rosji? No bo dużo mówiliśmy o tym, że Rosja przestawiła już swoją gospodarkę na tory wojenne, produkuje też nowy sprzęt. Czy Rosjanie jakoś ten czas, aby przygotować się, nie wiem, czy to na transfer F-16 na Ukrainę, czy właśnie na takie zakupy, jakie teraz robi Polska, wykorzystują? I czy cokolwiek wiemy na temat tych zmian, które dzieją się, ale właśnie w Rosji? Znaczy, przede wszystkim trzeba tutaj zaznaczyć jedną rzecz. Rosjanie, ze względu na bardzo złą taktykę, którą wykorzystują i coraz gorsze szkolenie żołnierzy, no bo wiadomo, oni muszą bardzo szybko te straty uzupełniać, więc to szkolenie cierpi na tym.
Więc oni też wykorzystują duże ilości tego sprzętu, który został wyprodukowany i zgromadzony jeszcze za Związku Radzieckiego. Na dobrą sprawę, jak teraz analitycy liczą, bazując na zdjęciach satelitarnych składnic sprzętu wojskowego, to niektórych typów czołgów, transporterów opancerzonych artylerii, no zabraknie, nie będzie już w tych składnicach tak albo w połowie 2025, albo w połowie 2026, zależnie od typu. Oczywiście to nie znaczy, że te typy sprzętu całkowicie znikną, tylko po prostu nie będzie już w zapasach. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że oczywiście Rosjanie produkują nowy sprzęt, natomiast ta produkcja jest stosunkowo niewielka. Ja tu nie jestem w stanie odpowiedzieć, bo to nie jest moja specjalizacja, jak tu wygląda produkcja sprzętu lotniczego po stronie Rosjan. Natomiast jeżeli chodzi o sprzęt ciężki wojsk lądowych, to Rosjanie mniej więcej z fabryki co jakiś czas wypuszczają około kompanii sprzętu. Czyli mówimy tutaj około średnio, tak między 11-15, maksymalnie 20 czołgów i około 28-29 do 30 kilku bojowych wozów piechoty. To są naprawdę niewielkie liczby. Ta produkcja bieżąca nie nadąża za tymi stratami i dlatego Rosjanie muszą się wspomagać tymi zapasami jeszcze zgromadzonymi za czasów Związku Radzieckiego, ale te zapasy się kurczą. Natomiast no to oczywiście nie oznacza, że ta wojna skończy się jeszcze w tym roku. Może tak być, ale oczywiście nie musi. Natomiast no te braki będą już chyba naprawdę tak odczuwalny dla Rosjan gdzieś tak na przełomie 2026-2027, co też oczywiście nie oznacza, że ta machina wojenna Federacji Rosyjskiej, ona przestanie być groźna, wręcz przeciwnie. Jeżeli dojdzie do jakiegoś zawieszenia broni do pokoju, to na pewno Rosjanie wykorzystają ten czas, żeby uzupełnić najpierw stany etatowe sprzętu w jednostkach wojskowych, a potem pewnie będą próbowali powoli, mozolnie odbudowywać te zapasy, którymi wcześniej dysponowali, chociaż moim zdaniem już takiego potencjału, jaki zgromadził Związek Radziecki, nie będą w stanie odbudować. To jeszcze na zakończenie, te pierwsze amerykańskie myśliwce F-16 już, jak wspomnieliśmy, dotarły do Ukrainy. Czy to jest szansa na jakąś zmianę tej dynamiki na froncie? Czy to jest konkretna pomoc dla Ukrainy? To znaczy tak, gdyby Ukraińcy mieli po pierwsze dość wyszkolonych pilotów i obsług naziemnych, żeby od razu wykorzystać te bodajże 79 maszyn, mieliby dobrze wypracowaną i przećwiczoną taktykę i mogli to wszystko wykorzystać już teraz, to pewnie tak, natomiast nie mają tego. Te maszyny oczywiście są zgromadzone głównie w państwach NATO, jeszcze one wszystkie nie są przekazane Ukraińcom, będą przekazywane stopniowo. To też chodzi o to, żeby po prostu w jakimś ataku rakietowym na lotnisko nie utracić dużej liczby tych maszyn. Więc czy będzie taka zmiana? Na pewno będzie to poprawa dla Ukraińców. F-16 są maszynami dużo bardziej zaawansowanymi, z dużo bardziej zaawansowanym uzbrojeniem niż choćby MiG-29. I na pewno jest to plus, tak, dla sił powietrznych Ukrainy i ogólnie dla sił zbrojnych Ukrainy. Natomiast czy będzie to jakiś przełom, który wydarzy się tak z dnia na dzień? Nie, no tak nie będzie i nie będzie tak jak w wypadku każdego innego zachodniego uzbrojenia. Ja generalnie, jeżeli miałbym coś radzić, to żeby nie robić z tego jakiejś takiej wielkiej propagandy. Ja wiem, że Ukraińcy to robią, no bo tu trzeba podnieść morale, ale to często ta propaganda tak bardziej szkodzi niż pomaga. Natomiast no będzie to użyteczny sprzęt. Tutaj szczególnie przy wykorzystaniu uzbrojenia dalekiego zasięgu, czy to żeby może nie tyle wywalczyć przewagę nad lotnictwem rosyjskim, ale żeby utrudnić mu działania, to po pierwsze. A po drugie, jeżeli Ukraińcy otrzymają uzbrojenie precyzyjne powietrze-ziemia, no to będą w stanie wspierać skutecznie swoje wojska lądowe, będą w stanie skutecznie na przykład zwalczać rosyjską obronę przeciwlotniczą, czy też atakować cele w głębi ugrupowania rosyjskiego. Tu mówimy głównie o logistyce, czyli jakieś magazyny amunicji, płynów eksploatacyjnych, miejsca, gdzie mieszczą się dowództwa. Także jak najbardziej, no tutaj będzie to plus dodany.
Ale też nie spodziewałbym się tutaj jakichś nie wiadomo jakich przełomów, nie wiadomo jakich ofensyw. Tutaj raczej teraz Ukraińcy, co moim zdaniem jest dobrą decyzją, raczej skupiają się na operacjach defensywnych, bo przy operacjach defensywnych oni ponoszą mniejsze straty, większe straty ponoszą Rosjanie. Idzie to dużo sprawniej niż próby ponownego przełamania tych linii obronnych Rosjan. Ukraina nie ma na chwilę obecną ani sił, ani środków, żeby tego dokonać. Najważniejsze jest to, żeby się bronili i żeby jak najbardziej osłabiali armię rosyjską. A jeżeli jesteście Państwo zainteresowani tematami związanymi właśnie z wojskowością, to warto odwiedzać portal Defense24. Pan Damian Radka, redaktor, który specjalizuje się właśnie w broni pancernej pochodzącej z USA, Wielkiej Brytanii, a także z byłego ZSRR, był gościem Radia Wnet. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję uprzejmie. Do usłyszenia. Do usłyszenia. I tak, drodzy Państwo, 12:26 na naszych zegarach. Jeszcze dużo rozmów przed nami. Kurier w samo południe trwa, ale teraz odrobina muzyki, trochę słońca. Dzisiaj się przyda trochę więcej słońca, bo jak wyglądam tutaj przez okno na Placu Zamkowym, no to to ocieplenie dzisiaj już jest nieco mniejsze, nawet trochę deszczu, ale ten deszcz też się przydaje. Natomiast to słońce teraz razem z Wiktorem Dudułą i takim letnim utworem, tam słońce, gdzie my.